Pan od seksu, tak w autobiografii nazwał sam siebie najbardziej znany polski seksuolog, profesor Zbigniew Lew Starowicz. Profesor przyjechał do Sieradza, aby powspominać dzieciństwo i młodość spędzone w tym mieście. Spotkał się z Sieradzanami jako pierwszy bohater cyklu Zakochani w Sieradzu. Choć zastanawiał się, dlaczego nigdy nie miał tu swojego spotkania autorskiego. Trochę mi tam było przykro, jak miałem spotkania autorskie. No, w różnych miastach rzeczywiście jeździłem po całym kraju. I tutaj w okolicach też bywałem, nie ukrywam. A w Sieradzu nigdy nic nie było takiego specjalnie organizowanego. I tak sobie myślałem, oni się za mnie wstydzą. Czy sobie tutaj porządna rodzina, a tu taki seksuolog. Nie wiadomo, czy się nim chwalić, czy raczej lepiej pominąć milczeniem. Więc odbierałem, że to wolę pominąć milczeniem, żeby jednak nie przyznawać się, że to, co on jest. Profesor Zbigniew Lew Starowicz ma na swoim koncie tysiące publikacji z dziedziny seksuologii. Napisał też setki książek na temat seksu, zarówno o problemach, jak i sposobach na udane życie erotyczne. Zajmując się psychiatrią psychosomatyczną, zauważył, że seks jest tematem tabu. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku został pierwszym w Polsce seksuologiem. Lekarze w ogóle nie pytają o sprawy intymne, nawet pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. W psychoterapii tego się w ogóle nie poruszało. To był omijany temat i to było nienormalne, że to jest taki temat tabu, luka, a dosyć istotna. A w dodatku było do tego jeszcze pewne dobre wejście, bo tak w domu to był temat dosyć naturalnie traktowany i ciepło. Ten dom był właśnie w Sieradzu. Profesor przyznał, że nie ma z tego miasta złych wspomnień i wcale nie za sprawą upływającego czasu. To w Sieradzu zakochiwał się i umawiał na pierwsze randki. No bo to był okres szkoły podstawowej i średniej. To jest naturalne, że w tym wieku to jest. No ale to do tego sceneria ładna, bo nie jakieś wielopiętrowe gmaszyska, kamienna pustynia, tylko ta perspektywa zieleni. Perspektywa starówki sieradzkiej, także to jeszcze miało taki aspekt estetyczny. Podczas spotkania w Sieradzkim Teatrze profesor Zbigniew Lew Starowicz wyjaśnił, że przezwisko Misiu wzięło się od kożuszka, który nosił w dzieciństwie. Przyznał też, dlaczego odszedł z wojska. Ówczesne władze nie tolerowały oficerów chodzących w mundurze do kościoła. I tak został cywilem. Nieprzypadkowo też na scenie wystąpiło Maciej Strzelczyk Trio. Zespół jazzowy przypomniał profesorowi czasy studenckie. Kustwo to jest taka stara historia. Kiedyś grałem w orkiestrze jazzowej, ale to były czasy już odległe, kilkadziesiąt lat już nie miałem z tym do czynienia, z tym, że lubię ten instrument. No i nie grałem. Okazało się, że jest inaczej. Bohater wieczoru usiadł przy perkusji i zagrał. Thank you.
panie profesorze. Jesteśmy wzruszeni, poruszeni. Oczywiście nie obyło się bez pytań z dziedziny, którą się zajmuję. Sieradzan interesowało m.in. to, czy czeka nas w najbliższym czasie jakaś rewolucja seksualna. Profesor przyznał, że to trudne w czasach, kiedy seks jest wszędzie. Jego zdaniem wkrótce w roli partnerów pojawią się roboty. Pierwsze są już używane w Japonii. Znany seksuolog uważa jednak, że udanemu życiu seksualnemu potrzebna jest odrobina tajemnicy. Proszę sobie wyobrazić dwie pary. Jedna para to wzajemny wywiad seksuologiczny. Wszystko w detalach, co lubi, co nie lubi, kiedy zaczęła, jak to było z osobą A, B, C w detalach. No i teraz się rób coś z tym, prawda? No tak, no jeszcze do tego przedstawić, jakie się ma fantazje, jakie ma się sny, wszystko, w ogóle nie ma żadnych granic i tak dalej. To odziera w ogóle z tej tajemniczości i to już nie ma, zanika tu pożądanie. W takim przypadku. Weźmy teraz drugi biegun, że ta para tak nie wszystko do końca powie i trzeba się pewnych rzeczy domyślać i trzeba być kreatywnym. To jest tak jak odkrywanie nieznanego lądu. I oni tak wzajemnie odkrywają. Owszem, pomagają sobie, żeby nie zejść na zupełnie błędną drogę. Jednak to jest bardziej według mnie inspirujące. I choć profesor Zbigniew Lew-Starowicz napisał w autobiografii, że nigdy nie miał spotkania autorskiego w rodzinnym mieście, teraz to nadrobił. Po autografy ustawiła się długa kolejka. Musiał obiecać, że to nie ostatnia taka wizyta w rodzinnym mieście. Obiecać? Tak. Proszę Państwa, no po takim przyjęciu cudo, że mnie przyjechał. Obietnica złożona, ale profesor nie zapomniał słów swojego wykładowcy z Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Jeżeli będziecie wracać wspomnieniami, będziecie chcieli wrócić do miejsca młodości, żeby tam zamieszkać albo spędzić długi urlop, to znaczy, że już przychodzi starość. No więc, dlatego, jeżeli mi tak przez dwa dni serce pika, to jeszcze uważam, że jest w normie. Ale jak mi Państwo zobaczycie tutaj przez dwa tygodnie, jak ja chodzę ulicami, no to znaczy, że to już mnie dopadło.